Ksiądz Krzysztof Bielawny. Niepodległość wyszła z Gieczwałdu. Rozdział 4. Ruch pielgrzymkowy. Po uroczystościach odpustowych w 1877 roku. Po uroczystości narodzenia Najświętszej Maryi Panny do Gieczwałdu każdego dnia przybywało nadal bardzo wielu pielgrzymów. Jeden z pątników uczestniczących w uroczystości narodzenia Najświętszej Maryi Panny tak pisał w liście do kuriera poznańskiego. Przyjechałem z Gieczwałdu i ciągle pozostaje pod wrażeniem tego, co widziałem i słyszałem. Tak to wszystko wpłynęło na umysł, że ciągle za tym miejscem wzdycham. Słowa te świadczą, że spotkanie w jednym miejscu ogromnej rzeszy pątników z różnych stron Polski, atmosfera wspólnej modlitwy, spotkanie z wizjonerkami, świadomość, że Matka Boża rozmawia z nimi po polsku, wszystko to złożyło się na ogromne przeżycie religijne. Zmieniało pielgrzymów, niezależnie od tego, jak długo i z jakim bagażem swych trosk przybywali do Gieczwałdu. Stawali się apostołami orędzia gieczwałdzkiego w miejscach swego zamieszkania. Docierali z przesłaniem Matki Bożej usłyszanym w Gieczwałdzie do wielu osób, które z różnych przyczyn nie mogły tam przybyć. Korespondent pielgrzyma informował czytelników, że od 8 września bywała tu codziennie wielka moc ludu najrozmaitszych stanów. Od najprostszego wieśniaka do najoświeceńszego magnata. Również liczne duchowieństwo, pomiędzy którym był i sam najprzewielebniejszy biskup warmiński, dr Kremenc, jako arcypasterz tutejszej diecezji. W piątek 15 września 1877 roku kolejne tłumy pątników przybyły do Gieczwałdu. Przybywali ze wszystkich stron. Gieczwałd łączył wszystkich Polaków. Był miejscem ponad podziałami politycznymi, społecznymi, konfesyjnymi i narodowościowymi. Kolejna korespondencja pielgrzyma Pelplińskiego informuje czytelników o spontanicznym napływie pątników do tego miejsca. Ludu w piątek była wielka moc i zawsze wielkie tłumy ze wszystkich stron przybywały. Spoza kordonu moskiewskiego pośpieszało bardzo wiele furmanek, długie, a wąskie wozy polskie, zaprzężone po parze albo po trzy dziarskie, choć niespaśne koniki. Widziałem też i karety czterokonne polskie. Furmanki te przepełnione były kilkudniowym obrokiem dla koni i pobożnymi pielgrzymami na miejsce święte. Po krótkiej charakterystyce pielgrzymów autor korespondencji dodaje: zaprawdę nasz naród polski zginąć nie może, gdy w nim jest taka moc wiary i religii, ofiarności i pobożności. Autor dzieli się swoimi wrażeniami z pobytu w Gieczwałdzie i tym, kto przybywa do tego cudownego miejsca. Przede wszystkim opisuje gorliwość pątników z kongresówki, z zaboru rosyjskiego. Gdy się patrzyło na ten lud tłumnie spoza kordonu moskiewskiego z taką pokorą, pobożnością i ufnością ku Matce Boskiej, na to święte miejsce dążący, niepomny na trudności najrozmaitsze, niepogody i niewygody w podróży, o głodzie, chłodzie i pragnieniu. Pośród pielgrzymów były także matki z niemowlętami na rękach, pokonując dziesiątki, a może setki kilometrów, aby dotrzeć na święte miejsce objawień maryjnych. Po przybyciu na miejsce objawień kładli się krzyżem w błoto, by wyprosić łaski, o które się modlili,
u Matki Miłosierdzia, dla siebie i dla swoich bliskich. Korespondent kończył słowami: to zaprawdę, patrząc na to, to też człowiek był rozczulony. Dalej czytamy. Lud ten nie jest wybredny w pożywieniu i przyzwyczajony do grubych niewygód, bo pożywienie ich stanowiła głównie kasza, mianowicie jaglana, którą sobie na noclegu gotowali, i czarny chleb, którym popijając wodę się posilali. Ubiór ich jest zupełnie prosty, ale za to serce może być daleko piękniejsze i poczciwsze. W połowie września 1877 roku do Gierszwałdu przybywali Polacy z różnych stron. Od Morza Bałtyckiego aż pod Tatry, od Warszawy i granic Litwy aż pod Szczecin. Przybywało każdego dnia tysiące pątników, którzy od 8 września 1877 roku poza kościołem, miejscem cudownych objawień, nawiedzali nowe miejsce, cudowne źródełko, pobłogosławione przez Matkę Bożą. Kilka dni później źródełko starannie obudowano cegłami, zaś nad źródełkiem wybudowano ogrodzenie w rodzaju sztachet żelaznych, ośmiobocznych, na szczycie których umieszczono statuetkę brązową Najświętszej Panny. Thank you.